Imre Nagy to postać wyjątkowa najnowszej historii Węgier. Przez całe swoje dorosłe życie był związany z ruchem komunistycznym, ten zaś okrzyknął go kontrrewolucjonistą i zdrajcą. Nagy zaistniał na scenie politycznej w 1944 roku, kiedy jako minister rolnictwa wprowadzał w życie dekret o reformie rolnej. Potem były ciągłe odejścia i powroty. Kiedy wybuchł węgierski październik, Nagy już od półtora roku nie był szefem rządu. W tym samym 1955 roku wyrzucono go z partii, twierdząc, że jest prawicowym odchyleńcem i rewizjonistą. 23 października 1956 roku rozpoczęło się 12 najważniejszych dni w życiu Imre Nagya, dzięki którym przeszedł do historii. Były to również dni dramatu narodowego, jakiego na szczęście nam, Polakom, udało się wówczas uniknąć. Może dlatego, że mieliśmy Gomułkę, który wracał jako męczennik i jako bohater, a może dlatego, że jako naród zdaliśmy celujący egzamin z realizmu i dojrzałości politycznej. Do Budapesztu wysyłaliśmy to, co najcenniejsze – własną krew. Czy węgierski październik musiał przybrać taki, a nie inny kształt? Wydaje się, że niestety tak. Rachunek krzywd do wyrównania był tu dużo większy niż w Polsce. Matthias Rákosi był zdecydowanie pojętniejszym uczniem wielkiego nauczyciela niż Bierut. Wystarczy powiedzieć, że na 9 milionów Węgrów ponad milion zapoznało się z aparatem Rákosiego. Dlatego gniew, który wybuchnął, miał taką straszliwą siłę niszczenia. To było powstanie narodowe, a nie kontrrewolucja. Bo jeśli by tak było, znaczyłoby to, że rewolucją były rządy Rákosiego. Nagy próbował kierować wydarzeniami i łagodzić skutki powstania. Pragnął też przywrócić słowu socjalizm prawdziwe, głęboko humanistyczne znaczenie. Trudno powiedzieć, na ile mu się to udało. Ale na przykład dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że na wyjście Węgier z Paktu Warszawskiego i ogłoszenie neutralności Nagy miał zgodę strony radzieckiej. Po 4 listopada 1956 roku rozpoczął się ostatni akt dramatu. Imre Nagy wraz z grupą współpracowników schronił się w ambasadzie jugosłowiańskiej, z której wyszedł, uzyskując pisemne gwarancje rządu węgierskiego. Widniał tam m.in. podpis Janosza Kadara. Gwarancje okazały się jednak nic nieznaczącym papierem. Przez ponad rok Imre Nagy był więziony, a potem skazany i rozstrzelany. O 9 rano rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego węgierskiego premiera Imre Nagya i czterech jego najbliższych współpracowników. Wszyscy oni stali się ofiarami fałszywych oskarżeń po wydarzeniach 1956 roku. Uroczystość zgromadziła około 100 tysięcy ludzi. W 5 trumnach wystawionych na budapeszteńskim placu bohaterów znalazły się szczątki doczesnej Imre Nagya i jego współpracowników. Szósta jest pusta. Ma ona w sposób symboliczny uczcić tych, którzy oddali głowę w procesach politycznych po 1956 roku. Widnieje na niej tylko data. 1956 rok. Sprawa pełnej rehabilitacji Imre Nagya nie została do dziś rozstrzygnięta. Zamknie ją dopiero ostateczny wyrok Sądu Najwyższego, który zbierze się w dniu 6 lipca. Wiadomo już jednak na pewno, że żaden sąd nie mógł wydać uczciwie wyroku śmierci w jego sprawie. Przez ponad 2 godziny ludność Budapesztu składała kwiaty. Złożyła je także delegacja rządu węgierskiego z premierem Miklošem Németem na czele, a także przedstawiciele węgierskiego episkopatu, kościołów różnych wyznań i ugrupowań społecznych i politycznych. O 12:30 cały kraj uczcił minutą ciszy pamięć straconych. Stanęły wszystkie środki komunikacji, zajęczały fabryczne syreny, uderzono w dzwony na wszystkich kościelnych wieżach. Kondukt załobny w ścisłym gronie niewielu zaproszonych udał się następnie na cmentarz komunalny, by tu, na tej samej parceli 301, z której ekshumowano zwłoki, pochować je raz jeszcze. Obok szczątków Nagya spoczęła także symboliczna pusta trumna. Pogrzebem tym Węgry pragną zamknąć u siebie epokę stalinizmu i dzień ten uznać za święto pojednania narodowego.